Ja nie wiem, że masz, bo ja nie umiem. Musisz opowiadać to. Ty to opowiedz. Jak ja mam opowiedzieć, jak to nie mój motor jest? Mój tyznie. To kogo? Bezpański jest. Leżę sobie pod ścianą. Siemanko, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek specjalny. Ponieważ jedziemy do Skauta 1981. Skuterek, oponki. Nie będę się więcej tutaj rozgadywał. Nie ma sensu. Palę maszynę i jadę. Widzimy się na miejscu. Widzimy się na miejscu. Nie pójdzie! Przedtem lepiej było. Bo przyjechałem. Nie, ja miałem mniej godysze, było lepiej. Rozumiem. Próbowałem mój tak, i siak. I tu mi popuszczałem, czy nie dusi. I mi się wydaje, że na zasaniu jest problem. Popatrz, jakoś dziura. Tu. Nie za mało na 80. Ciężko stwierdzić. Ty, a jakby był kurwa ten, za mało komora sprężania. Głowica. Bo w MZC jak dupczułem, zmniejszyłem, to nie chciał chodzić. Tak słabo była, że ta by spalanie stukowe nie będzie chodziło. Może trzeba powiększyć. Bo jest malutko, teraz do 50 tak ogólnie. Ale. Nie chcę psuć. No, gorzej jak już przerobisz i wrócić będzie ciężko. Cóż, gaźniki będziesz miał, będziesz testował. Przyniosłem tu pudełecko, będziemy wybierać. W chujowym cylindrze w wyjebanych pierścieniach jechał tu do góry normalnie. Trzeba powyciągać te wszystkie, jakie są opcje. To jest jakiś japoński na pewno. Może taki chcesz, może taki chcesz. Ale dziura podobna. Ale ci powiem, tutaj niektóre mogły być pod to większe pojemności, nie? Kurde, ci powiem, ciężko. Od motorynki nawet jest gaźnik. O Jezu, ten dość motorki ma. No ja mówię ci, no co mam, kurwa, wyciągam, no bo... Tylko, że wszystkie są, kurde, zwykłe. Delorto, kurwa, jestem japoński czy jakiś tam. Albo włoski. Na pewno większe chyba. To gdzieś widziałem. Takie. Ewentualnie weźmie, zostawisz sobie parę gaźniczków. No, ja sobie próbował, bo ja i tak tego nie używam, no to sobie, wiesz, poprzekładasz dysze, tutaj będę dopasować. I będę widział, co się będzie działo. Spieszyć się? Może nagrywać. Mogę polegać. Ja ściągnę ten gaźnik i ten kruszec i zobaczymy, co się dzieje, jak ta membrana, czy się nie wysrała czasem, bo ja by się czasem membrana wysrała. Kurde, nie mam. Miałem okazję pobrać tego, ale... Ja mam taką malutką tam wybrankę, taką do boku jest. Nie tę taką stożkową. No. Tylko jest taką inną. Taką inną, będziemy widzieć zaraz. Jak się to nazywało? To? Sangyang. O, kurwa, dziot. A to ma jakieś opisy? Nie ma to. A nie, jest jakieś. Chodźmy na bazę, tam do środka. A nie, to jest ten. Tu piszę. Sangyang. I wszędzie jest na deklu Sangyang. A nie tu? Kurde, normalnie markowe. Tu jest tajer, presurę, ciśnienie o kole. Marko, wesprze. Będziemy nagrywać jak motokoty, kurde, żeby... To są motokoty. A to też wybili się ostatnio. Też tak na ścigaczach nie robią. No, nie, oni tak na bardziej na crossach, ostatnio upalają gruzy. To są gruzy? W sensie takie różne auta, że wiesz, zajedzie i nasz rod. A to my też żeśmy upalali kiedyś. Tak, było. Te wyścigi, kurde, na tym torze, niby, co no, przez te haszcze. Zaraz opuść. No. Elektryczne ssanie, a działa ci to w ogóle? No. To jak coś to tam elektryczny ssań to jest od. Mam wrażenie, że... Czy są te gaźniki tu? Są. Jeden ma ssanie na rączkę, kurde, zamontowane. To nic, lepsze nawet. Ja by linkę wpierdolił to. Piękne chyba. Czy mi się wydaje? A czy takie same? Wylot jest tak.
Jakby większe było. No, brudne jest. No jest brudne, no to też tak. Bo ten to jest dryblacz. Ten to moc będzie na nim nieziemska. Ale tutaj teoretycznie ci gaźnik też nie wiadomo ile nie dał, no bo dziurecka w Krójcu też jest. No nie ma kokosu. No nie ma szału. Ja by się udało taki przeswapować, no nie, to... Nie, trzeba było dorobiać, metalowe, rułę przykurbić, no teoretycznie tak. I co, demontujesz teraz Króciec, tak? Wbieramy się do membrany na turbie. Nowy stecik, ile tu masz? 70. Jezus, nie wiem, 47 średnica. Bo to nie patrzę na jedna, nie to cyganie. Są 70, 80, niektórzy piszą zrobią 90. Mieszalnik działa? Nie, odcięty. Odcięty, nie? A na rozdział... Ale co? I są jeszcze do tego, ten ma 47 mm, a są jeszcze 49. Ale 2,5 stówy. Tylko ciekawe, czy korbowód to wytrzyma i się nie będzie przegrzewać. No, ale po drugie tam się chyba coś różniło, troszeczkę wymiary się różniły cylindra. Niby będziemy pasować. Rozumiem. Bo piszę do Hondy Dio. A to prawie, że jeden pieron, kurwa. Honda Dio. Bo jak szukałem części, nie, to znalazłem cylinder na internecie używany. Ale pisa Honda Dio, zatem wpisywać do Honda Dio. A czy kurwa jest? U tego groma i ten. Bo jak wpisałem Sangyang, to wymiary wszystko się zgadza. Dajcie się nie ma. Tu krócej jest nie jakiś kurwa. Musimy nie jest jakiś strasznie mały, ale nie przefrezuje go, nie ma jak. Nie ma za bardzo jak, no. Patrz jakie tu są, patrz jakie tu, patrz. To już to podlega tuningowi optycznemu. No. To trzeba rozpierdolić. Nie wiadomo, jaki byś miał Króciec, no to i tak byś miał opór na tym. Przystosowany na zwiększanie mocy. Będę musiał rozjebać silnik. To nie będzie, popatrz się. No wiem. To ma prawie jak ten gaźnik w środku... Ja by dwie złączył te dziury. Nie więcej. Kurwa. Nie jest przystosowane do tuningu. A do gdzie turbo założyć dopiero? Nie wiem. Jaki werdykt? Trzeba wyciągnąć, zebrać silnik. Podtuningować, od początku to złożyć. Bo nic z tego nie wiesz. Pokażemy super sprzęt do kompresora. Mi się to akurat podoba. O, nie powiem, co mi się podoba. Takie coś u mnie w robocie by się przydało. I tak. Coś postanowił. Rozkurwimy wszystko w chuj! Ja pierdolę. No. Kurwimy od nowa. Na strychu leży turbina, jak coś. To będzie... TDI. To będzie tuning. Będziemy kurwa... Będzie powtórka z, jak z WS-ką turbo, nie? 0,22 bara podnosi. Tutaj macie... sławną WS-kę turbo. Która się dawniej pokazała na filmikach, chociaż już po paru latach całkowicie to inaczej wygląda. Masakra. Więc jak byście chcieli, no to filmik z WS-ką jest na dole w opisie pod filmem, możecie sobie wbijać, zobaczyć u wujka na kanale. Jeszcze widzę, że jakieś ramo z MZ-ki. Jak ktoś lubi klasyki, pewnie będzie troszeczkę hejtu, że jest motor zaniedbany. To lecimy do góry, zobaczyć jak tam wujkowi idzie. A drugi nie ma śruby? Pod zespół. Musimy to naprawić. Linka od hamulca. Nie mów, że będzie przeszkadzał. Tak, na to lekarstwo. Jest na to lekarstwo. Zwiększymy mu pojemność nie na 50, tylko rozjebiemy to na 300. Czy setkę? Bo nie wiem, czy cylinder wejdzie. To... O kurde, o takie pojedzie. Tak jak tu będzie tyle, to się siedzenie wyciągnie i dojdzie na płaszko, tak deskę się tu dojdzie. Mam, kupiłem cały zestaw, pisało do Sangyang, 150 zł. Ale teraz widzowie pewnie będą się wypowiadać w komentarzach, że
Wał może tego nie wytrzymać. Wzmacniany kuty. Kuty? Kuty, jest. Mam gdzieś młotek, będzie kuty. Zakuje się, będzie igła kurwa mać. Cyk, to jeszcze linka od hamulca. Będzie szybka akcja. Tu mamy. Wszystko jest. A, linkę masz odpiętą. Jeszcze kawę. Już odpiłem, to jest szybki demontaż. To elegancko. Ta-dam! Proszę pana, jak już. O, przeczytaj się, co mi przysłali z cylindrem czy setką. Przez autoryzowany was ASO musi być zakładany i z odpowiednimi narzędziami. Montowane w ASO? No! No! No, no to właśnie, to musi być montowane w ASO. Nie no. Ale to jest mają podstawę teraz, bo nie zamontujesz w ASO, no nie podlega gwarancji. No, żebyś wiedział. To się wszystko trzyma bardzo solidnie na jednej śrubie. A po co więcej? Nie bój, od każdy kilogram, każdy gram się liczy jak cisnę. Jak Borysek, jak jeździ motorem, to każdy gram. Nawet kamerki nie zabiera, bo będzie go ciąży. 20 gram. Ciąży go. Teraz widzimy, jak ręce fachowca z długoletnim stażem. Te ręce leczą. Co tam, to tutaj z łagiem z rury idzie. Przedtem próbę odkręcałem, to idzie łagiem z rury. O nie, już zużył się cylinder. Ja już wiem, jakie będą. Wypolerował się. Ja już wiem, jakie będą kamery. Kurwa mać, nie zużyty nawet nic. A docierany jak był? Kurwa na maksa. Na maksa? Nawet nie ruszyłem spod garażu. Jak to... Czekaj. Kurwa, wow, igła. Patrz. Kurwa. Igła kurwa mać. Wszystko. Ja już podejrzewam, jakie będą komentarze. A czekaj, bo to idzie ten cylinder. Czekaj, jak to idzie? Kanał idzie tu boczny. Te idą. I tu moczeci, widzisz? Jest jeszcze tu mały. Aha. Ma dodatkowego Jinxa. O kurcz. Także to nie jest kurwa chujówka. Nie taka. Ma lelum po lelum. Tylko trzeba pomierzać. Czy one się zgadzają w wysokości kanału, czy się zgadzają z oryginałem? Krywa, ale tutaj widać, że jest, brakuje mu przy tej głowicy, nie? Krawędziami, no bo to jak jest pod... No brakuje, jest większe. Jak jest pod 50. Kurwa, może być palanie sztukowe. No. Jakieś, ściągasz jakieś. Detekcja zwłok. Co się stanęło? Stary cylinder tak strasznie źle nie wygląda. Nie wygląda strasznie źle. No. Ujebało pierścienia, myślałem, że jest rozjebane, ale on jest stożkowy ten. Nie zobaczyłem, co dobrze jest stożkowy. Ale w sensie, że przez to się upierdolił? Nie wiem przez co. Aha. Tylko, że patrzyłem za ten luźle, a ja sobie nie patrzyłem, a on jest stożkowy. Dlatego miał, wydawało się, że moluje. No, rozumiem. Ale ty starasz się go naprawić, czy rozpierdolę? Rozpierdolę go w kół. Ten jest gwinnie ten. Nie, jeszcze nie rozpoławiałeś takiego sprzęta. Nie, to jest 9 plus fabryki, proszę. To jeszcze są plomby gwarancyjne. Nie ten? Nie, to nie jest to samo co Chińczyk. W Chińczyku to już 2-3 razy trzeba byłoby rozpoławić. Kurwa? Chłopie koreański do z chińskim pasuje, patrz. Mam. Proszę pana już. Zmaczniane cewki na zamówienie robione przez firmę Sparko. Widać, że ten skuter był offroadowy. Nie? Tak. On na rajdach jeździł na Saharze. Paryż Dakar na tych takich. Wygrywał, był kiedyś na podium. Chłopiec mały, ale wariat. Powiedz teraz, co nie ty wiem tutaj jeszcze. Robisz? Jeszcze co nie wiesz. Jeszcze nie wiem, muszę zmierzać. Najpierw powiem, czy jest sens, czy nie jest sens. Minimalna różnica w wysokości kanałów. Dziura większa. Krzosik większy. Ale tam jest na garu też wpujony tam. No jest. Ale mogę ograniczać mi moc. No. No i tu no, ale te tu są patrz, większe. Patrz ile tu jest, bo, jak jest przekrezowane, no. Jak jest tu. Trzeba to poddać treningowi optycznemu i mechanicznemu. Bo tu w ogóle cały kanał się zgrywa, nie? Patrz, jaki ten jest wielki kanał, jaki ten jest mały. No tak. Mi się wydaje, że to trzeba to stuningować troszkę. Tamten jest szerszy. Tylko, że nie wiem, czekaj, tu w tym miejscu idą te zamki. Chyba w tym, z tej strony. Na tłoku. Nie można to rozbudować. To by poddać tuningowi, no nie mam kurwa takiego malutkiego... Fryzika.
zwiększyć przepływ, żeby zwiększyć. A kanały też dopracowane? Też takie pozagierane? No, takie kurwa koślawe. Tu jest ładniejsze, tu jest... No czekaj, ja bym wziął... Tu ja bym... Tutaj też łopatka prosta. Tutaj tak bardziej zjechana do stożka, no, wszystko. Ja wziąć bardziej, to chyba załoszczyć te kurwy tu. Ale to też tak bardziej jakby zabiera do boku, nie? Nie, też bardziej prosto. No, tu jest, takie, tu jest tak podobnie strasznie. Podobnie. No, no, no. No i tego ja bym poddali tuningowi tu, żeby to się więcej tu... Jest tu miejsce? Można by zagiąć troszkę więcej. Bo jak dasz w dół, to teoretycznie tam... Chcę powiększyć tu, będę chciał rozborować troszeczkę. Mm-hmm. Użyjemy do tego laserowego przyrządu. Możecie przywozić skutery, bo do tuningu. Tuninguję seryjnie. Po krótkiej przerwie, jak to tu wygląda? Jak to tu wygląda? Efekt w porównaniu z wcześniejszym. To jest efekt wow. Tutaj teraz musimy jeszcze teraz zlicować te poddomy. A tamten frez ci to żeliwo chyci? Kurwa, wszystko chyta. Tak? Mam taki, kupiłem sobie takie dwa frezy, tylko będzie, nie wiem czy ładować na żeliwie, bo szkoda mi trochę, bo 50 zł dopłaciłem, kurwa. O kurwa, dałem 30. 30? No, zapłaciłem za 50, tylko taki mniejszy, taki wąższy, żeby łatwiej było frezować, nie? Będzie, chyci się, takie wchodzimy. Te większe były tańsze, właśnie koło 30, no, ale wziąłem taki mniejszy, żeby do Chińczyku było. Właśnie tak, żeby... I oto wszystko. To nawet kiedy coś utwardzane, to no iskry leciały, kurwa, tak? Nie chciał, ale... Ale nie stępił się? Stępił się. Przytępił się, nie? Nie, czyli tak, musimy tu z tej strony zrobić, tu, cylinder będziemy rzeźbić. Myślę, że jak nie wyjdzie, to na reklamację może przyjmą, nie wiem. Nie. Panie, chciałem stunigować. Przecież to nie jechało. Patrz, widać na uszczelce. Jest, rzeczywiście, no. Widać na uszczelce, ile odbiło. Tyle tu muszę poddać sportingowi. Czyli masz zaznaczone. Tak. No dobra, to też chwilka przerwy. Zobaczymy się. Nie będzie gotowy. Ja będę gotowy. Ja nie wytłumaczę, bo ja nie umiem. Musisz wyopowiadać to. Ty to opowiedz. Jak ja mam opowiedzieć, jak to nie mój motor jest? Mój tyznie. To kogo? Bezpański jest. Leżę sobie pod ścianą. Tu jeszcze trzeba dopieścić i tu. O tu. Tu będzie tak samo dopieszczone jak i tu. Ten kanał trzeba jeszcze troszkę powiększyć. Czyli mówisz, żeby zwracali uwagę, czy mają kanał ten tutaj. No to jest tuningowy, nie wszystkie, nie wszyscy to mają. To nie jest dla wszystkich śmiertelników. To zwykły śmiertelnik nie ma czegoś takiego. To tylko dla wybranych jest. I tu trzeba powiększyć ten kanał. I jak to dopieścimy wszystko, to się poskłada, ja pierdolę na gaz, to będzie świeca. Czyli trzeba będzie na jednym kole. Na hamownię pojechać i sprawdzić. Ty, no faktycznie. Trzeba wyjechać. Nie mamy hamowni tu blisko. No, no do Warszawy będę musiał na nim jechać. No nie wiem, no, trzeba się posiedzieć na tym jeszcze trochę. Zadać się. Ale tu już ładnie, już ładnie membrany, już ładnie pasują. Czyli po prostu tak. Tu jest teraz miarę dopracowane do karterów. No jest tak, jest jeden połówka, tak trochę i to trzeba dopieścić. Tu jest trochę opiłków, ale tym się nie przejmujcie, to wszystko przepuka. I tu jest już, membrany mają większy prześwit, już jest lepiej. Elegancko. Jeszcze nie da się dało, ale nie da się powiększyć. Te muszę jeszcze kula rozbierę, ale nie mam małe odstępy są. Nie da się sobie powiększyć te kanaliki trochę. A jak one wyglądają? Czekaj. Bo dusza rozebrać, żeby te blaszki wyciągnąć, jak jest ale tam będzie mało mięsa, żeby to chyba się. Nie, no to było. Ci powiem, że na tym chyba dużo nie zdziałasz. No właśnie nie wiem. No to musi być przelot, musi być. A jeszcze ci jakiś jedziorek zostanie i no. Nie będzie domykać i ja będzie. To no. Ty dobrze radę. Ty chłopie. Nie takie rzeczy ze szwagiem my robili. No jak to będzie mieć ogarnięte, to jeszcze nie wiem jak z głowicą. Czy nie trzeba odprężyć będzie. Bo jest, ta jest do 50 głowica, jest mniejsza komora. No i... I może nie chcesz chodzić. Kurwa, drzemie w nim moc! Tylko trzeba ją wydobyć. Trzeba ją uwolnić. Trzeba ją uwolnić, bo ona jest ukryta. Fajne takie kurde malutkie to. To jest malutki, fajnie, bo ja go bierę pod pachę i uciekam przed policją. Ja nie gunię, to lecę pod warą, ja nie chcę jechać. Ja nie gunię do góry. Oczywiście my żartujemy. Nikt przed policją żadną nie ucieka. I stosunek mocy do masy też jest odpowiedni. Też się taki, no odchudziłem, bo plastiki pościągałem, bo po co. Filtr też nie był potrzebny. Nie, bo żadna masa zbędna.
No tak czy inaczej, jak jeździłeś bez filtra, mówisz, co tam ci to zaciągało do tego? Wszystko. Jeździłem na każdym, na piosku jeździłem i chodziło. I co najgorsze, no dobry cylinder z Hiang, jak to się nazywa? Sangyang. Wcale ten cylinder tak źle nie wygląda. Nie, bo to są one, są miękkie kamienie. Nie, aby nie pierścień pęknął, to by to zapierdalało dalej. A przymierzmy, czy 300 wejdzie. O, ewentualnie trzeba będzie troszeczkę dremle. Ale trzeba będzie troszkę rozszerzyć kart. Tu zrobić, wstawić, tu, ten. Ups. Ale jak rozpiłuję trochę karter. Kurde, tak. Albo tu stawić ten dystans. Wał wydłużyć. Może by weszedł. Przymierzam sobie. Nie wiem, może. Kurwa, no trzeba by troszeczkę podszlifować. A to chyba niewiele wejdzie. Nie wiem, jak technicznie, czy wytrzyma te obroty. Jak będzie, przejdzie rezo. Będzie z 15 tysięcy obrotów. 15 tysięcy. Aktualnie, jak będzie sprzęt złożony po tym portingu fachowym, domowym sposobem. Jak to będzie chodzić, na pewno zobaczycie w przyszłości. Ukaże się filmik u wujka Skauta 1981, do którego link do kanału macie na dole w opisie. Ej, nie śmiej się, robię ci reklamę. No. Reklama wykonana. Tak. Więcej subów będzie. O, więcej subów. Subik mile widziany. No i coś miałem powiedzieć jeszcze. No wystarczy. No i tak jak mówiłem, jak będzie sprzęt już palący, jeżdżący, no to zobaczycie to. Może tu uda się to, odwiedzę wujka, no i zobaczymy, jak to jeździ, może się przejadę. Jutro się biorę, jest skład. No. Może porobię trochę. Albo ewentualnie wujek nagra i pokaże u siebie nie na kanale. Nie przyjechać. Wiesz, to nagrać, jak nic nie chciało jechać na nowym cyfrze. Tak, jest. Jest pokazane. Jedna część na jednym kanale. Jest pokazane po prostu. Co te Chińczyki za... Ale jechałem na wyjebanym cylindrze, jechałem kiedyś 75. 75, ale 50. Z górki, no, na 50. Tak lekko z górki, bo ja ten kurwa cisnął. Dobrze, nie było obrony. To dzisiaj obrony też. Dźwięczy, jak cisnął. No, trzask, kurwa, zejść koszę. Nie, no ale mówi, że ten części pasują od czego? Od Yamahy? Honda Dio. Honda Dio, no to Honda Dio to chyba wiadomo. Co ty chcesz tak? Kruciec. Nie, to jest membrana. Powiększam kanały w membranie, bo można tutaj. Tu 30 mm, tu 30 i. Czekaj, tu 3, bo tu 3. Ostrość mi nie łapie. 4 razy 30 mm, zrobi milimetr. No, już będzie milimetr więcej. Ale będzie więcej powietrza dostawał, więcej mieszanki. Tak. No, większa moc. Wsiadają. Troszeczkę dziabnięte z tej strony, troszeczkę dziabnięte z tej strony, o, troszeczkę z ty i z ty i dziurka większa. Jestem ciekawy efektu końcowego. Najgorsze jest to, jak tutaj pokażesz te wszystkie techniki i zaraz będą młodzi. Wszyscy szlifować. Będą szlifować. I nie pojedzie. Tylko pamiętajcie, ludzie. Ludzie, pamiętajcie, wszystkie modyfikacje w swoich motorkach robicie na własną odpowiedzialność. I połączenie po konsultacji z konsultantem. Tak. I na końcu będzie serce powiązane. Tutaj jest jak. W tym warsztacie jest coś takiego jak tu, na tym jest zapisane. Tu jest serwis ASO. Tylko serwis ASO z pewnymi narzędziami. Tak, tu jest wszystko zapewnione, więc. No cóż. Dziękuję. Przysłali mi cylinder, napisali mi, że reklamacja tylko po, jeśli były montowane w ASO. Z odpowiednimi narzędziami. Karteczka. Jakby co, mają podstawkę, że jak ktoś sobie zamontuje sam sobie zamontuje, no to będzie, no niestety nie podlega gwarancji, no. No mocniej na Mariole chodzi. Oni już wiedzieli, co z tym cylindrem za cyrki będą. No oni wiedzieli, tu nie wiedzieli, jak widzą z Kaustoru. Aha, czy jemu trzeba wypisać kartkę. A co, na Skauta masz? Zamówiłeś przesyłkę? Nie. No. Tak? No. O kurde. Cóż, na koniec mogę powiedzieć. Wystarczy. No, wystarczy. No. Wiedzy mają tyle przekazane, że w szkole ich za 10 notek nie ma. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś fajnie, sensownie zmontować.
takie wyglądało musisz poskładać. No. Łapeczka pod filmem mile widziana. Subik dla wujka. Na kanał wpadajcie. No a ja się z wami żegnam. Widzimy się niebawem w kolejnych produkcjach pana MRF-a, więc na razie trzymajcie się. Hej.